Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. Witam Państwa gospodarz miejsca, pan dyrektor Tadeusz Sławecki. Witamy wszystkich Państwa, którzy przyszli do nas tutaj osobiście do biblioteki. Bardzo dziękujemy. Wiemy, że wieczory takie jesienno-zimowe sprzyjają różnym rozmowom, ale też wiemy, że czasami pokusa zostania w domu jest wielka, dlatego też doceniamy fakt, że ten wieczór spędzają Państwo tutaj z nami. Kłaniamy się bardzo serdecznie, ale również kłaniamy się wszystkim tym, którzy uczestniczą w tym spotkaniu z nami online, albowiem to spotkanie online dla Państwa transmitujemy i kłaniamy się wszystkim tym, którzy teraz zasiedli przed ekranami i również uczestniczą w tym wieczorze autorskim jakże szczególnym, bo profesor Józef Zając, senator Józef Zając, to człowiek, który w naszej świadomości jest tym, któremu technika nie jest obca. A tutaj po raz pierwszy będziemy mogli się przekonać, że pan profesor ma duszę humanisty. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ta dusza humanisty i lekkie pióro, jak i znana nam wszystkim lekka mowa, zaowocowały książką. Książką, która leży przed nami, nosi tytuł Gdzie kwitną kasztany, tam gdzie kwitną kasztany. Jest to tom pierwszy, o tym będziemy już za chwilę rozmawiać. A w imieniu i pana senatora, i pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać i pozwolą Państwo, że powitam kilka osób tutaj w sposób szczególny. Jest z nami pan senator Józef Zając, pan profesor Józef Zając, ale oczywiście tutaj kłaniamy się przede wszystkim tym, którzy panu senatorowi towarzyszą. I tą pierwszą osobą, którą kłaniamy się szczególnie, której kłaniamy się szczególnie, jest pani doktor Beata Fałda. Dzień dobry. Z nami jest również osoba, która jest nam szczególnie bliska i wiele lat tutaj z nami w bibliotece współpracuje. Pozwolą Państwo, że przywitam panią profesor, doktor habilitowaną, panią Małgorzatę Karwatowską. Panie profesor, towarzyszy pan profesor Robert Litwiński, również serdecznie witamy. Jest z nami również pan profesor doktor habilitowany Adam Siwiec. Bardzo serdecznie witamy. Witamy pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Andrzeja Stanisławka. Dzień dobry. Witamy pana profesora doktora habilitowanego Romana Dziedzica. Dzień dobry. Witamy pana doktora Lucjana Gazdę. Witamy wszystkich przyjaciół, współpracowników, sympatyków, zarówno pana profesora, zarówno pana senatora, ale również biblioteki, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego i nam szczególnie jest miło, że pan profesor wybrał nasze miejsce na tę oto promocję. Jest z nami pan senator Józef Zając, ale również bardzo serdecznie witamy pana posła. Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Łopatę z małżonką. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witamy. Mamy nadzieję, że niektórzy goście jeszcze do nas dołączą, bo i pogoda czasami jest taka niesprzyjająca temu, aby stawić się na godzinę. Będziemy w trakcie jeszcze do poszczególnych osób będziemy się mogli odnosić. Jako pierwszego gościa, który zabierze głos na tej naszej promocji, poproszę pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego, gospodarza miejsca, który zechciał jeszcze raz państwa serdecznie powitać. Panie dyrektorze, mikrofon dla pana. Raczej nie gościa, gospodarza miejsca, tak jak pani to określiła. Dobry wieczór państwu.
Pragnę Was serdecznie powitać w tym historycznym gmachu instytucji, która w tym roku dla tych, którzy są po raz pierwszy u nas, informacja obchodzi 115. rocznicę swego istnienia. No, dyrektor jest trochę młodszy, ale też już tutaj 7 lat urzęduje, więc coś tam pożytecznego przez ten czas udało nam się zrobić. Moi drodzy, i w tym roku, w roku 115-lecia, mieliśmy kilka ciekawych wystaw, gdzie zapraszam świat nauki do odwiedzania tych wystaw z tego względu, że jesteśmy jedyną placówką po tej stronie Wisły, która ma narodowy zasób biblioteczny. Mamy około 4000 starodruków, ikonobułów, rękopisów. Patrzę tu ukłon w stronę polonistów, bo tylu Prusów, Żeromskich, Czechowiczów to nie ma w innych bibliotekach. I tu to nie jest żadna kryptoreklama, ale to są fakty. Dokumenty królewskie Jagiełły, Zygmunta Starego, Zygmunta Wazy, królowej Jadwigi, ale to może przy okazji. Natomiast kilkanaście dni temu w tej sali jeszcze wisiała jedyna w Polsce kopia bitwy pod Grunwaldem o wymiarach zgodnych z oryginałem. 10 metrów na 6 metrów. Ona nie wisiała tu przypadkowo. Tutaj w tym gmachu przechowywany był w czasie wojny oryginał obrazu bitwy pod Grunwaldem, kazanie Piotra Skargi. I tą wystawą chcieliśmy oddać hołd pracownikom biblioteki, którzy z narażeniem życia przechowali te dwa bezcenne skarby. Dzisiaj wiem, że to jest świat nauki, bo ilość profesorów na metr kwadratowy chyba dzisiaj jest największa w Lublinie, za to serdecznie dziękuję. Ale świat nauki nie może popełniać internetowych błędów, bo często nawet w Muzeum Narodowym gdzieś tam Nürburgring nie przechowano. Ostatnio słyszę w Collegium Juridicum na Kulu, no w jakimś muzeum. Nie muzeum, w Bibliotece Łopacińskiego. A że tu w tym gmachu mieściły się różne instytucje, to jest inna sprawa. Proszę Państwa, wystawa sztuki chińskiej z Muzeum Luoyang. Jedyna, która pierwszy raz ta wystawa puściła Chiny i chyba ostatni. Więc tutaj pokazujemy nasze, nie tylko nasze dobra z narodowego zasobu bibliotecznego, ale również otwieramy się na zewnątrz. Mamy jedyną w województwie dział regionalny, więc też do Państwa prośba, że dla nas tak zwane dokumenty życia społecznego, to wszystko, co gdzieś tam Wam często w domu zawala, dla nas jest cenne. I tu zapraszamy do współpracy. Wszystkie wystawy, koncerty, sympozja są u nas nieodpłatne, bo usługi biblioteczne są nieodpłatne. Nawet 2 tygodnie temu w tej sali odbył się ciekawy koncert. Koncert pieśni Karola Lipińskiego, urodzonego w Radzyniu na Lubelszczyźnie, do słów Adama Mickiewicza. Okazuje się, że Lipiński pisał i się przyjaźnił z Adamem Mickiewiczem. To są takie perełki, gdzie możecie studentom pokazać, bo często my, mając status biblioteki naukowej, staramy się pokazywać i również prowadzić badania naukowe. Udało nam się w tym całym zamieszaniu białoruskim doprowadzić do tego, że z Archiwum Narodowego Białorusi nasza biblioteka pozyskała kopie akt sądowych od XVI do XVIII wieku, lubelskich. Oczywiście nie było to dla archiwum możliwe, nie było to możliwe dla Ministerstwa Kultury, bo nie mamy stosunków prawda, odpowiednich z Białorusią, ale biblioteka sobie poradziła z tym. Dlatego przepraszam, że troszeczkę o tym mówię, ale zapraszam Państwa do współpracy. Do współpracy, do redagowania naszych periodyków. Mamy 21 punktów za artykuł. To nie jest już wcale tak mało, żeby pisać u nas i publikować. Cieszę się, że przyszedł mój kolega, pan poseł Łopata z małżonką, który tyle się razy wybierał, aż się wybrał. I za to bardzo się cieszę i za to dostaniesz pewne książki. Tak jak się w szkole
nagradzało najlepszych czytelników, a ja całe życie w szkole spędziłem, to dzisiaj pan poseł dostanie i pani Krystyna, która jest naszym wiernym też. Dobrze, dziękuję bardzo. I oczywiście, bo zapomnę o naszym głównym bohaterze. Pan profesor, senator, ale powiem po prostu, już. Bardzo się cieszę, że nasza przyjaźń przetrwała, bo nie będę opowiadał o naszej przyjaźni, ale ja byłem jednym z nielicznych tych, gdy jeszcze urzędowałem na Szucha, który wierzył w jego wizję. On mógł też mówić, że tu mi kaktus wyrośnie, jak on zbuduje lotnisko w hełmie. Ale znając Józia, wiem, że on to zrobi. Dlatego mi się udzielał twój optymizm, twoja taka chęć działania, a dzisiaj, i oczywiście szkoła, Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, dzisiaj inaczej się nazywa, ale tak będę używał starej nazwy, ma się dobrze dzięki temu, że zabrałeś odpowiednie grono ludzi, ale dzisiaj poznamy twoje oblicze, inne oblicze. Nie naukowca, nie profesor, nie polityka, ale takiego człowieka, który jest związany z regionem, który nie wstydzi się własnych korzeni, bo niektórzy o tych korzeniach nie mówią. Ja też jestem chłopskim synem, chociaż Krystyna mi tu mówi, że mam szlacheckie korzenie, ale ja już mówię, wolę być z synem chłopskim, jak z jakimś szlachcicem takim, który się można by było wstydzić. Także Krystyna, tam już nie szukaj dalej w rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za przybycie dzisiaj, bo jest to okazja, żebyśmy czegoś się dowiedzieli. Zapraszam już w styczniu na wystawę poświęconą Kopernikowi. Jako że będzie tutaj prezentacja też kopii obrazu, znanego wam obrazu, bo przecież on jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, obrazu Kopernik rozmawia z Panem Bogiem, ale chcemy również pokazać Kopernika w innym wymiarze. A mianowicie jeden z największych produktów Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA, nosi nazwę Copernicus przez C. Bo to też było ważne, bo Niemcy chcieli przez K, a komisarz Tajani uparł się i pozwolił, że to się nazywa przez C. Proszę sobie kliknąć ESA, Copernicus, zobaczycie, jak to jest ważny jeden z produktów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chcemy o tym pokazać. Kopernika inaczej. Bo to jest nieważne, jak wszyscy do niego się przyznają, ale i nieważne, bo w tamtym okresie określenie narodowości nie było takie proste i łatwe, tak jak u Heweliusza. Określiliśmy przy tej uchwale poświęconej Heweliuszowi, że poddany króla polskiego, a kim on się czuł, to jest inna sprawa. Rozgadałem się troszeczkę, ale widzę wiele osób, z którymi współpracowałem, gdzieś nam się drogi krzyżowały w czasie mojej pracy w Warszawie i tu w Lublinie. Natomiast Józiu, ty jesteś dzisiaj najważniejszy. Powiedz, co masz w sercu. A myślę, że to, co masz w sercu, z ciebie wydobędzie pani Ewa Hadrian, która już nie jeden wywiad przeprowadziła. Bardzo państwu dziękuję i życzę miłego tutaj spotkania w ten taki ciemny, ponury, zimny wieczór. Dobrej, ciepłej, przyjaznej atmosferze. Dziękuję bardzo. I dodajmy, że takiej atmosferze przedświątecznej, bo choinka nam już towarzyszy. Dzisiaj 8 dzień grudnia, takie ważne święto. Poza tym nie bez powodu pewnie ta data padła, kiedy pan senator, pan profesor proponował tutaj spotkanie w bibliotece. W międzyczasie przybył do nas pan doktor habilitowany inżynier Dariusz Czerwiński, prorektor do spraw ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej. Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy. Tak, może pan powitać, ale ja jeszcze wcześniej powitam i to bardzo przepraszam za przeoczenie. Pana doktora Adama Wasilewskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Przypominam sobie bytności pana tutaj u nas w bibliotece, kiedy był pan prezydentem miasta Lublin. Jeszcze raz serdecznie witamy. I jeszcze tylko dla niezorientowanych panią Krystynę przedstawię. Pani Krystyna Romer-Patyra. Dzień dobry, pani Krystyno, jeszcze raz.
Pani Krystyna jest szczególnym sympatykiem naszej biblioteki. Ja już nie mówię nawet, że sympatykiem pana dyrektora, bo to już pan dyrektor sam powiedział. Ale myślę, że czasami pani Krystyna wie o bibliotece prawie to samo i tyle samo, co my, najdłużej pracujący tutaj bibliotekarze. Ja pozwolę sobie jeszcze powitać wnuka jednego z głównych bohaterów tej powieści, Kamila Suchorę, z żoną i przyjaciółmi rodziny. Wiele osób, tak jak powiedziałam, jeszcze nam się pewnie w tej naszej tutaj gawędzie, bo tak chyba tak potraktujemy to nasze dzisiejsze spotkanie, jako rodzaj takiej gawędy, która będzie się toczyła około tej książki, ale już teraz uprzedzam pewne niespodzianki, które nie pojawiły się w zaproszeniu, tym, które Państwo otrzymali, nie pojawiły się również w takich zapowiedziach, bo to miały być rzeczywiście niespodzianki. A niespodzianką będzie również współudział w tym naszym spotkaniu pana Zygmunta Gardzińskiego. Dzień dobry. Który Państwu zaprezentuje wybrane fragmenty tej publikacji, a to stanowisko, które Państwo już tutaj zauważyli, przez pewien czas będzie miał we władaniu pan Marian Adamowicz. Dzień dobry. Który tutaj już prawie godzinę przed spotkaniem ćwiczył, śpiewając różne piosenki i my już wiemy, że robi to bardzo dobrze. Słychać było po wszystkich korytarzach. Słychać było i czekamy na te występy, które będą tutaj towarzyszyły naszemu słowu. Panie profesorze, my mieliśmy już takie, dla mnie to było ogromne wyróżnienie, mieliśmy już taką możliwość spotkania się tutaj przed tym naszym dzisiejszym wieczorem, bo był pan łaskaw udzielić takiego krótkiego mini wywiadu do naszej internetowej audycji Poranek u Hieronima, zapowiadając ten wieczór. I pewne już oczywiście pytania padły, ale to były tylko takie zajawkowe, jak to się mówi, pytania dotyczące. Na próbę. Tak, próba wypadła bardzo dobrze, sala jest pełna, internauci są. I teraz porozmawiajmy o tej książce. Powiedziałam nie bez powodu, że pokazał pan duszę humanisty, bo ja wiele lat funkcjonując w tym zawodzie wiem jedno, że najbardziej ciekawe książki, najbardziej interesujące, frapujące, wychodzą czasami spod rąk, a właściwie spod pióra, czy tam długopisu, ołówka, laptopa, wychodzą właśnie nie od humanistów, ale od ludzi, którzy zawodowo związani są z naukami ścisłymi. A takie jest pana zawodowe życie. Zgadza się. I dlatego po raz kolejny przekonuję się, że osoby, które postrzegamy jako osoby bardzo ściśle postrzegające świat, bardzo go opisujące w sposób taki zwięzły, czasami było, wydawałoby się nam krótki, nie taki obudowany w dużą ilość przymiotników i określeń, okazują się wtedy zupełnie innymi osobami. I takie miałam też wrażenie, czytając tę książkę. To jest książka napisana przez kogoś, kto ma duszę humanisty. Czy myślał pan kiedyś tak o sobie? Tak myślałem. To nie było pewne, że będę matematykiem. Stało się to przez pewien przypadek, ale przypadki zawsze związane są z ludźmi. Z pewną osobą, była to nauczycielka matematyki w szkole średniej w Chełmie, pani Władysława Mrożkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Jana Kazimierza z 1938 roku, która... Tak zwana przedwojenna szkoła. Tak, która pisała pracę u Hugo Steinhausa, ale znała jednocześnie bardzo dobrze Banacha, tego, który dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych czterech
polskich naukowców na świecie. W Chicago jest taka ściana, gdzie są na Uniwersytecie w Chicago, gdzie są nazwiska tych naukowców, którzy zaznaczyli się w poznawaniu świata najbardziej. No i tam właśnie jest między innymi obok Kopernika, Curie Skłodowskiej jest Banach. Jest jeszcze jedna postać, ale u nas nieznana, na świecie bardzo wysoko ceniona. I ci ludzie przed wojną we Lwowie odcisnęli tak ogromne piętno na swoich wychowankach, że tamci oddali to nam później. Więc ten ktoś miał ogromny wpływ i przekonał mnie w ostatnim roku szkoły średniej, w klasie maturalnej, w ten sposób, że z pierwszej klasówki z matematyki dostałem jedyną w klasie dwóję. Zeszyt ten mam do dnia dzisiejszego. I no, tak jak to się rzeczywiście odbywało, wyśmiała mnie tak wprost, twardo. I mało tego, klasa mnie wyśmiała. No to było już nie do zniesienia. Więc uciekłem z następnych dwóch lekcji, jeszcze te dwie były, pamiętam ten dzień do dzisiaj. Poszedłem do księgarni i zapytałem, jakie są zbiory z zadaniami z matematyki i w ogóle z matematyki, bo ja chcę to kupić. Przyniesiono mi trzy książki, bo tylko tyle było. I zabrałem się za robotę taką twardą, no użyję takiego określenia, tak po niemiecku trochę. Od tej godziny do tej robimy zadania, nie idziemy spać, jeżeli nie zrobimy minimum 10 zadań. Wynik był przyszedł dobry bardzo szybko, a jednocześnie spostrzegłem, że w matematyce też jest dużo. O tak, zdecydowanie. Szkoła lwowska profesorów, o której tutaj pan mówi, poprzez postać Banacha, tego jest najlepszym dowodem. Ale rozmawiamy teraz o pana książce, o pana dokonaniach. I kiedy otrzymaliśmy ten egzemplarz i otworzyłam ten egzemplarz, to jedna z recenzji kończy się takim bardzo ciekawym pytaniem. Czyżby się zapowiadał kolejny egzemplarz książki o charakterze biograficznym dotyczącym naszego rejonu i byłby to bestseller. I do tego chciałabym właśnie nawiązując do tego, co pan dyrektor tutaj powiedział przed chwileczką. My lubimy książki, które dotyczą nas. Dotyczą nas w sensie personalnym, osób konkretnych. I cenimy te książki, kiedy ktoś pamięta o tym, że przed nim byli jego przodkowie. Jego przodkowie na etapie rodziców, dziadków, pradziadków. Ile pokoleń znalazło się w pana książce? Zdaje się, że 7 pokoleń. Chociaż tutaj można mieć pewien problem. Ponieważ kiedy patrzymy wstecz w czasie, to z każdym pokoleniem przybywa naszych poprzedników dwukrotnie. Więc te 7 pokoleń to jest 2 do 7. Więc trzeba by policzyć, to chyba będzie 34. Ja niestety nie byłam dobra w matematyki, więc proszę na mnie nie liczyć. I co ciekawe, wszyscy musieli żyć. Wszyscy musieli dożyć dorosłości. A tutaj znalazłem chyba tylko 3 nurty wstecz. Na innych niestety nie mogłem się pokusić. Brakowało dokumentów, ale te 3 nurty faktycznie były udokumentowane bardzo dobrze i z tego skorzystałem też. Ale i tak ilość osób, które pan opisał, muszę powiedzieć, że jest imponująca. I poza tym pojawiają się nie tylko właśnie z imienia i nazwiska,
ale zdołał pan wokół każdego właściwie przodka obudować mniejszą lub większą historię. Ta historia oczywiście jest wpisana, o czym też rozmawialiśmy już wcześniej w tym naszym poranku Hieronima, że tutaj fantastycznie pan umiejscowił ją po pierwsze na tle wydarzeń historycznych, bardzo istotnych i bardzo ważnych, ale co jeszcze ciekawe, i to też jest takie dobre na rozmowę teraz w tym momencie, w tym takim momencie przedświątecznym, obudował pan również te konkretne osoby, wpisując je, powiedziałabym, w taki rok obrzędowy. Rok obrzędowy, czy też taki, tak jak to było trochę u Rejmonta, że wszystko się toczy pewnymi porami roku. Pewnym porom roku towarzyszą pewne prace domowe, polowe. I to wszystko się tutaj u pana tak ładnie układa. To chyba jednak ten matematyczny taki umysł tutaj nad tym zapanował, że wszystko jest tak jedno od drugiego pięknie wychodzi. Tak, bo to szczególnie było istotne i ważkie. Kiedyś w dawnych czasach, no dawne, rozumiem, lata 50., których trochę jeszcze pamiętam, 60. na wsi, kiedy zupełnie innym rytmem się żyło niż dzisiaj. Inne części dnia były ważne. Przykładowo, co było takiego bardzo ważnego? To jest to, co pani wspomniała. Prace, które prowadziło się w gospodarstwie rolnym. Już nie było tego gospodarstwa wielkiego, które było u dziadków przed wojną. Nie było możliwości utrzymania go, ale było wystarczająco roboty. Więc trzeba było się stosować do wymogów i pogodowych, i czasu roku, i możliwości. I poza pracą jednocześnie, co było bardzo ciekawe, czego już dzisiaj chyba nie ma nigdzie, spotykali się wszyscy wieczorami, tak jak o takiej porze jak teraz, kiedy są wieczory bardzo długie. I mieliśmy w rodzinie kilku niesłychanie utalentowanych w przedstawianiu tego, co oni przeżyli, czyli w opowiadaniach, którzy potrafili zagospodarować cały wieczór, zaczynając mniej więcej tak jak tutaj zaczęliśmy, od 5 do 9. I nie namawiam w ten sposób, żebyśmy do 9 tutaj siedzieli, ale siedziało się, słuchając tych ludzi, z tak zwaną otwartą gębą. Byli to mistrzowie opowiadania. Oni wiedzieli, kiedy głos stonować, kiedy przerwę zrobić, i wszyscy czekali. No co dalej? To było coś pięknego. To uciekło już nam. No tak, uciekło, ale myślę, że część tego zapisana została w pana książce. Tak, została zapisana. Także to jest ten pierwszy element zachęty dla państwa, którzy tę książkę nie znają. Ja myślę, że może poprosimy o pierwszy fragment w tym momencie. Pan Zygmunt Garciński. Z tą myślą wrócił do Dąbrowy i wspólnie z żoną rozpoczął przygotowania do wyjazdu na Leśne Wzgórze, które w dziwny sposób zawładnęło jego myślami i sercem. Był przekonany, że odnalazł swe wymarzone miejsce, w którym chce zamieszkać na stałe. W tym celu zgromadził trochę żywności i odzieży, a także podstawowe wyposażenie potrzebne do założenia nowego gospodarstwa. Małżonkowie przygotowali też solidny dwukonny wóz z budą oraz obrok dla koni na kilka dni. Na wozie mężczyzna umieścił beczkę na wodę, a do jego boku przywiązał wiadro do pojenia koni. I tak oto pewnego wiosennego dnia wczesnym rankiem Marcin i Małgorzata wyruszyli z Dąbrowy na swoje włości, o których nieco później zaczęli mówić Nasza Górka. Najpierw jechali drogą prowadzącą przez Trzydnik, Rzeczyce, Stany,
a później wspomnianym wygonem i leśną drogą, którą dotarli do celu podróży. W międzyczasie zatrzymali się przy studni z żurawiem. Należała ona do rodziny Majkutów, sąsiadów Portków. Napoili tam konie i napełnili wodą beczkę na wozie. Później przeprawili się przez bagnisko, a następnie pomiędzy drzewami wyszukali przejazd prowadzący na szczyt wzgórza wybranego przez Marcina. Tam znaleźli odpowiednie miejsce na obozowisko, które ogrodzili wbitymi w ziemię ostro zaciosanymi palami, a przestrzenie między nimi przeplatali gałęziami. Małżonkowie wykarczowali krzewy i mniejsze drzewa na tak dużym obszarze, że można było na nim zawrócić wozem konnym. Kiedy pod wieczór chmury się rozproszyły, ukazało się nad nimi błękitne niebo, rozświetlone wielobarwną łuną zachodzącego słońca. Ciepły południowy wiatr, szumiąc w wiosennym listowiu, zdawał się śpiewać pieśń powitalną dla przybyszów, którzy wybrali to miejsce na swój przyszły dom. W pewnym momencie Marcin i Małgorzata zauważyli dwa bardzo stare kasztanowce stojące na skraju uprzątniętego placu. Drzewa te z dumą prezentowały dorodne kwiaty, które wśród zielonego listowia mieniły się bielą i różem w promieniach zachodzącego słońca. Z daleka wyglądały jak dwa ogromne bukiety przygotowane przez dobry los na powitanie osadników. Marcin i Małgorzata pomyśleli wtedy, że być może drzewa te zostały kiedyś posadzone rękami dawnych mieszkańców ziemi, która stała się teraz ich domem. To jest pierwszy fragment, bardzo dziękujemy. Fragment bardzo znaczący, bo po pierwsze, pojawiają się tam dwa wiążące całe opowieści elementy. Górka i kasztany. Kasztany, które stały się tytułem książki, tam gdzie kwitną kasztany, przypominam. No i górka. Czym jest ta górka? Jakby tu powiedzieć, górka jest symbolem szeroko rozumianego domu. Na górce stoi do dzisiaj drugi już po tym domu, który został pobudowany przez tych pierwszych osadników, pionierów. Dom, w którym mieszkamy. Nie wyobrażam sobie, abym mógł mieszkać gdzie indziej. Jest to w bardzo ciekawy sposób motywujące. A może to zabrzmi mało znacząco z punktu widzenia tego, że zajmuję się matematyką, ale w tym domu to my mamy i swoje duchy. I kiedy żona się sprowadziła, to się śmiała z tego. A dzisiaj ona już się nie śmieje z duchów. Czy duchy tylko w jakimś takim w rozumieniu, jak to sobie wyobrażamy? Może nie. Kiedy kilkanaście już lat temu, tuż przed śmiercią był mój ojciec, siedzieliśmy w takim dużym pokoju, rozmawiając. No, coś już czuł. Nie chorował nigdy. I w pewnym momencie mówi do mnie coś takiego. O, zobacz, mówi. Co te dzieci tutaj robią? Tak spojrzałem, mówię, gdzie? No jak to gdzie? Tutaj na rogu stołu stoją przecież. Zrobiło mi się trochę nie tak. Ciarki po plecach przeleciały, bo z dawnych czasów opowiadano w rodzinie, że tych dwoje był to Jaś i Małgorzata. Zmarły te dzieci przed upływem 2 lat na jakąś chorobę, trudno dzisiaj powiedzieć jaką, i one przychodzą po wszystkich, którym kończy się życie na górce.
więc jak można mieszkać gdzie indziej? To nie jest coś, te nasze duchy, czego my się boimy czy obawiamy. Nie. Traktujemy przeróżne dziwne zjawiska, które mają miejsce w naszym domu, jako coś normalnego, domowego. Czyli duchy własne, duchy oswojone, można by tak powiedzieć. Duchy, które z nami są. Proszę jeszcze nam o tej górce więcej opowiedzieć, zlokalizować ją tak dokładnie. Wiem, że Pan to świetnie potrafi zrobić. Jeszcze w dodatku opowiadając o takiej przestrzeni wokół górki. Tak. Jest to teren tak zwanych wzgórz urzędowskich, które ciągną się od Kraśnika na południe w stronę Zaklikowa, Modliborzyc, gdzieś tutaj tak się mieszczą, w bok niedaleko, 3 km od nowej trasy szybkiego ruchu. Zjazd jest w Polichnie, a ta górka jest czymś takim, co kończy bardzo długi, lekko tylko zarysowany wąwóz, mający około 4 km długości od starej wsi Potok. I na jej wylocie pojawia się rozwidlenie dróg. Jedna idzie w jedną stronę, dzisiaj to jest szosa, a druga w prawą stronę, lekkimi wąwozami. Ta w prawą to już takim mocnym wąwozem. To są wąwozy, które mogą konkurować z tymi kazimierzowskimi. I wyłania się, jak się dojeżdża na wprost, wyłania się górka, na którą trzeba wyjechać jakieś 300 metrów, może więcej. Dosyć wysokie wzniesienie, chyba najwyższe w tamtej okolicy. I na tym wzniesieniu jest nasz dom, w miejscu, gdzie był pobudowany ten pierwszy. Ten został pobudowany w roku 1921-22, kiedy dziadek wrócił z wojny bolszewickiej, w której się znalazł, przyłączając się w Stanach do tworzonej tam armii Hallera. Także z balkonu domu widzimy wieczorem Łunę nad Stalową Wolą, a przy dobrej, czystej pogodzie można zobaczyć bloki w Stalowej Woli, a nawet okna. I taka to jest przestrzeń wokół górki. Ta przestrzeń, która ludzi z Pana rodziny, szeroko zresztą tutaj, tak jak już powiedzieliśmy, pokazanej, w jakiś sposób koło siebie skupiała. A miała w sobie tę moc skupienia, ponieważ pamiętali o niej i tęsknili do niej nawet wtedy, kiedy byli od niej bardzo, bardzo daleko. I tu mówimy nie tylko o przestrzeniach takich, powiedziałabym, lokalnych, polskich, tylko mówimy również o tym, jak to losy Pana rodziny wyszły daleko poza nasz kontynent. Tak, no można powiedzieć, że nie umieli zbyt spokojnie usiedzieć w jednym miejscu. Raczej do takich energicznych rodzina zawsze należała. Wędrowali bardzo daleko, bo jedna z osób takich bardzo energicznych to znalazła się gdzieś tam aż na wojnie japońskiej koło Władywostoku. W drugą stronę z kolei duża emigracja z rodziny, kilka osób i do tej pory istniejąca znaczna część rodziny w Stanach. Można ich odnaleźć było w Niemczech, w Austrii. No i właściwie głównie to chyba ten drugi kontynent, czyli Stany Zjednoczone, gdzie już z pierwszego pokolenia, które się tam urodziło, pierwszy wyjechał do Stanów, wrócił, ale potem znowu wyjechał. Nie mógł siedzieć. Ale byli tacy, którzy wracali. Wracali tak, tutaj. Byli tacy, którzy wracali. To był mój dziadek, który wyjechał za zarobkiem, jak to się mówiło. Pracował w Chicago na budowach i zaciągnął się do armii Hallera.
przeszedł przeszkolenie w Stanach, w Kanadzie i później do Francji. Z Francji przetransportowano całą armię fantastycznie uzbrojoną do Polski. Jeśli mogę parę słów dorzucić tutaj, właśnie to, co powziąłem z dokumentów, które przy okazji udało się znaleźć. Proszę Państwa, była to ogromna siła militarna. 78 tysięcy żołnierzy, znakomicie wyszkolonych, umundurowanych te błękitne mundury. Później ze względów politycznych zmieniono nazwę na szare. Nawet w piosenkach pozostały. To był smutny czas. Z nimi do przewiezienia do Polski użyto 362 pociągi. Zapłaciła za to głównie Polonia amerykańska. Posiadali 97 samolotów, 126 najnowszych czołgów Renault 16, które wzięły istotny udział w bitwie warszawskiej. To nie jest tak, jak to się ogląda, że tak na konikach sobie tam pomaszerowali do przodu. Główny atak był prowadzony przy pomocy czołgów. I z tą armią powrócił. Jakoś tak się zawsze składało, że nieźle wychodzili na różnych ryzykownych przedsięwzięciach w rodzinie. I pomimo, że dziadek miał 3 przestrzeliny z Bitwy Warszawskiej w nogi, to otrzymał nagrodę. Najpierw to było zapowiedziane 64 morgi, zmieniło się później na 36, no i dopiero te 36 dostał. Ale przyjechała ze Stanów babcia, którą tam poznał, urodzona w Stanach, z którą no, były pewne problemy, bo nigdy po polsku dobrze nie mówiła. I tu się pobrali, zaczęli się budować, byli dobrze sytuowani materialnie, więc powstało takie, no można na dzisiaj, w dzisiejszym języku powiedzieć, pokazowe gospodarstwo, duże gospodarstwo, które no jakąś taką magnetyczną siłę posiadało nawet w postaci resztkówki, że nie odważyłem się opuścić górki. Myślę sobie, że w tym momencie możemy nieco wyprzedzić fakty, ale to wyprzedzenie będzie uzasadnione i zatrzymać się przed tym, przy takim pana stwierdzeniu, które mnie bardzo, bardzo mi się podobało przy naszej pierwszej rozmowie, kiedy powiedział pan: znałem język angielski i świat był dla mnie otwarty. Jak to było z tą znajomością języka angielskiego? Bo to taka właśnie nietypowa historia z tym nauczeniem się języka angielskiego. Tak, więc byłem pierwszym dzieckiem, które w okresie powojennym się urodziło. I do opiekowania się nad tym dzieckiem była ogromna konkurencja. Były dwie prababcie. Były dwie babcie i obok była jeszcze jedna babcia, prababcia tego pana, który tutaj siedzi, Kamila Suchory. I moja mama nie bardzo miała możliwość zajmowania się mną, bo kwitowano wszystko powiedzeniem. W Ameryce nie była, to skąd ona może wiedzieć, jak należy się dzieckiem zajmować, po czym ją odsuwały na bok. No i tak się rosło w takiej, jako taki rozpuszczony dzieciak. Bardzo szybko, gdzieś mając rok czasu, wyczułem sprawę, że można sobie na wiele pozwolić. Zaczął pan ręczne sterowanie. Coś w tym rodzaju, tak. Ale ponieważ moja babcia, ta, która wróciła ze Stanów, znaczy wróciła, przyjechała tutaj ze Stanów, tam była urodzona, ona nie umiała po polsku dobrze mówić.
Najpierw znała angielski, drugim jej językiem to był niemiecki, bo miała sąsiadów Niemców w Stanach, a polskiego uczyła się. Natomiast ona postanowiła sobie, że ja będę angielskojęzyczny. To może poprosimy fragment trzeci, który pewne rzeczy nam tutaj wyjaśni. Interesującym zagadnieniem związanym z wychowaniem Krzysia była nauka mówienia, zwłaszcza że język, którym posługiwano się wtedy na górce, stanowił mieszaninę polskiego, angielskiego i niemieckiego. Ponadto biologiczny dziadek Malucha, Marcin Suchora, jako były żołnierz armii carskiej, potrafił biegle mówić po rosyjsku. Niejednokrotnie podczas spotkań z Szymkiem Zającem, byłym podoficerem w tymże wojsku i wielkim zwolennikiem cara, posługiwał się językiem rosyjskim, który jest niezwykle melodyjny. Kiedy w towarzystwie pojawił się dodatkowo Wincenty Maciejewski, były sierżant carskiej armii i największy gaduła w okolicy, odnosiło się wrażenie, że rusyfikacja narodu polskiego wbrew oficjalnym doniesieniom zakończyła się pomyślnie. Czasami nawet dla zabawy proszono Marcina o przetłumaczenie jakiegoś zdania na język rosyjski, co czynił z ogromną przyjemnością. Marianna i Rozalia komentowały natomiast rosyjskie wypowiedzi Marcina po angielsku. Kobiety uważały bowiem, że język ten jest dużo łatwiejszy od polskiego i rosyjskiego, a nawet od niemieckiego. Ilekroć prababcia Rozalia się zdenerwowała, a zdarzyło się to wówczas, gdy uznała, że jej kotom dzieje się krzywda, zawsze mówiła po angielsku, aby sobie poużywać niecenzuralnych słów. Z kasyn, w których bywała w Ameryce, wyniosła ponadto nawyk palenia i choć wypalała dziennie najwyżej 3 papierosy, robiła to zawsze w obecności swoich kotów. Tłumaczyła im przy tym, oczywiście po angielsku, że dzięki temu będą zdrowe. Marcin rozmawiał też swobodnie z Marianną po niemiecku. Języka tego nauczył się w niewoli w Mannheim, gdzie przebywał w latach 1914-1919. Powrócił stamtąd z rocznym opóźnieniem, co różnie komentowano. Natomiast Marianna, która wychowywała się w Clifton w New Jersey, miała sąsiadów Niemców, z których córkami się przyjaźniła. Dzięki nim nauczyła się języka niemieckiego. Jeśli chodzi natomiast o rozmowy prowadzone przez Adama i Mariannę po angielsku, należy podkreślić, że miały one już inny charakter. Adam, który krótko przebywał w Ameryce, używał bowiem jedynie kilku zwrotów, które stosował je dość często. Zwykle można było od niego usłyszeć I know, wypowiadany jako I know w różnych niekoniecznie właściwych kontekstach lub I got to work, które w ustach jego brzmiało I gotta work. Pozostali domownicy dostosowywali swój język do okoliczności, używając mieszaniny słów oraz wyrażeń pochodzących z różnych języków. I choć nie zawsze byli świadomi znaczenia poszczególnych wyrazów lub zdań, wszyscy rozumieli się doskonale. Dziękujemy bardzo. To taka osobliwa historia językowa, tak, rodzinna. Bardzo tak. To było dla mnie takie urzekające, powiedziałabym. To było fantastyczne wręcz. I oczywiście, tak kontynuując to, co mówiłem, ta babcia z Ameryki bardzo pilnowała, żeby mnie nie zarażano innym językiem. Czyli tylko czysty angielski. Tak, angielski, były książki. Miałem pewnie niecałe 2 lata, kiedy już pierwszy stos książek został przysłany dla dzieci. Mam je do dzisiaj fantastyczne. Można się z nich uczyć kapitalnie języka angielskiego. Później taka książeczka, która rodzajem słownika była, ale specyficznego, dla dzieci ze szkoły podstawowej.
I tam jednocześnie były sprawy obrazkowe, przykłady używania słów. Zawierała 4962 słowa. Tu w panu odezwał się matematyk. Dostał pan dzięki temu naprawdę ogromny oręż. Myślę, że w tamtym czasie nie zdawał sobie pan jeszcze z tego sprawy, jaka to ważna rzecz przydarzyła się w pana życiu. Dopiero pewnie w tej dorosłości zrozumiał pan, że ten język angielski to jest rzeczywiście coś, czym no, przerasta pan swoich rówieśników i co dało panu taką, a nie inną możliwość potem rozwoju się i kariery naukowej i zawodowej. Ale pozostańmy jeszcze przy górce. Pozostańmy przy górce i pojawia się w pewnym momencie pan. Świetnie pan już nam opowiedział o swojej dzieciństwie. Co było dla pana najważniejsze? Tam właśnie na górce. Ta rodzina, która się bardzo mocno panem tutaj zajmowała. Ale co ta górka jeszcze, kiedy patrzy pan z dzisiejszej perspektywy, dała panu na życie? Taki posag na życie z górki. Dzisiaj tak obok tej wzmianki o duchach, to jestem pewien, że ta górka dała mi ogromną moc w różnych sytuacjach, gdzie jeśli coś trudnego działo się wokół, to myślą zawsze uciekałem na górkę. Oczywiście nie od sytuacji. Tego w rodzinie nie wolno było robić. I czułem się silny górką. Ale górka to też te pokolenia, które tę górkę tworzyły. Tak, czyli oczywiście. Ci, którzy byli przed nami i oni nam dają właśnie taką moc. Tak. To jest chyba taka też trochę spłata długu ta książka wobec tych, którzy nas ukształtowali, prawda? Z całą pewnością, bo faktycznie byli to ludzie fantastyczni, przede wszystkim ludzie przedsiębiorczy, ludzie umiejący pracować i budować, tworzyć. To było coś, co charakteryzowało chyba wszystkich, którzy mieszkali na górce. A pana ulubiona postać, o której pan pisał z taką największą, powiedziałabym, przyjemnością, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, wszystkie te postacie dostały swoją barwną historię. Mniejszą, większą, ale każda z nich właściwie taką historię ma. To są historie czasami zabawne, czasami smutne i trudne, no bo tak jest w życiu. Jest taki jeden z pana ulubionych przodków lub przodkiń? Tak, na pewno babcia Marysia. Ktoś właśnie, kto dysponował dobrze, znakomicie dwoma językami, dopiero w trzeciej kolejności polskim i ktoś, kto umiał się zawsze znakomicie znaleźć w każdej sytuacji. Ja znajduję dzisiaj wśród polityków obecnych tutaj nawet osoby, które potrafią w tej klasie zachowania znaleźć się. To było coś, co dało się zauważyć, kiedy byłem już mały, że gdziekolwiek, zazwyczaj w trudnych sytuacjach, a lubiłem z dziadkami podróżować, gdziekolwiek się wybierali, to do załatwiania trudnych spraw szła ona. Ona umiała delikatnie, ale konkretnie sprawę przedstawić, powiedzieć o co chodzi. I ci z drugiej strony, adwersarze, zazwyczaj milkli. Nie wiedziałem, na czym ta sztuka polega. Oni jej słuchali. I poza tym to, że no było się takim jej ulubionym wnuczkiem, to sformułowało tą postać. Jeżeli rozmawiamy o postaciach, o kobietach, to wybór okładki i wybór zdjęcia na okładkę. To jest właśnie ta osoba. No właśnie. To jest właśnie to. To zdjęcie, które towarzyszy nam na okładce książki i wiele innych zdjęć, które pojawiają się wewnątrz książki i które tutaj też mogą Państwo obserwować na zmieniającym się ekranie, to właśnie jest
jest to bogactwo, które utworzyło bohatera książki, bohatera, który tę swoją autobiografię nam przedstawia. Zatrzymajmy się może przy niektórych z fotografii. Może chciałby pan niektóre z tych fotografii skomentować? Tak. To jest obecny widok. To zdjęcie mapy z 1830 roku. To jest dąb, mówi się u nas dąb pamięci. Kuzyn, który zdjęcie przedwojenne ze Stanów. Z lewej strony to jest właśnie ta babcia przed I wojną światową. Tutaj też prawdopodobnie to był jakiś narzeczony w Stanach. No tutaj moi rodzice, ja z siostrą. A tutaj proszę zauważyć, tylko chłopców w naszej parafii było 260 do komunii w jednym roku. Tu jest właśnie ta babcia, to jest drugi z zająców, który już urodził się. Tutaj pradziadek zając, tutaj też z rodziny osoba, a tutaj dziadek Suchora, który jest pradziadkiem też tego pana. No tutaj tak samo. Też z lewej strony, to osoba o bardzo wysokim szlacheckim pochodzeniu z rodziny. To słynny Wincenty Maciejewski, mąż tamtej pani. Tutaj Central Park w Nowym Jorku, też klęcząca pierwsza, to moja babcia. Tutaj tak samo. Tutaj siostra mojej babci, ale to już tuż po wojnie. Tutaj dziadek, do którego miałem ogrom uznania. I oczywiście przykład tego, że miejscowości są bardzo stare. No tutaj takie zdjęcia właśnie potwierdzające obecność w historii. Tutaj też kuzynka, a tutaj siostra mojej babci przed I wojną światową. W środku Janek Zając, geniusz karciano-matematyczny. A tutaj z prawej strony był Szymek Zając w Armii Carskiej. To ze Stanów też, a to dziadkowie Suchorowie. W środku też jeden właśnie z Suchorów, miejscowa orkiestra, bo była znakomita orkiestra na miejscu. Tutaj kuzyn też ze Stanów, bardzo dużo. A to prababcia, która umiała leczyć ziołami. A tutaj przed wyjazdem, ostatnim okrętem do Stanów uciekali. Janów Lubelski po zbombardowaniu w 1939. Jedna z wysiedlonych, które przebywały. Znak graniczny z czasów jeszcze przed I wojną światową. Poświadczenie dla otrzymania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który otrzymał dziadek. Za przechowanie 14 osób narodowości żydowskiej. Z lewej moja mama, tutaj też. A tutaj właśnie takie, no nie wypada powiedzieć, zdjęcie ze ślubu mieszanego. To kiedyś tak, na takie coś zwracano uwagę. Połowa to była szlacheckiego pochodzenia, a połowa nieszlacheckiego pochodzenia. Tak, to szkolne, to ciotka jedna z tych osób. Tutaj jak wyglądali na robotach w Niemczech. Proszę zauważyć. Tutaj też to wujek, brat matki. Geniusz mechaniczno-matematyczny. Na pewno do niego nie dorosłem nigdy. To moja mama z drugim wujkiem. A tutaj w środku dziadek, znaczy mój stryj, a dziadek tego pana tutaj. Jak wyglądali kolędnicy 37, a to 62 rok miejscowi. Także była tradycja ogromna. No tutaj, kiedy miałem gdzieś około roku czasu z rodzicami. Pierwsza klasa szkoły podstawowej. A w środku nauczyciel, który był geniuszem matematycznym i przez niego też się skręcało w stronę matematyki. To zakończenie szkoły podstawowej. Także to później już szkoła zawodowa.
A to kuzynka, która uczyła nas tańczyć. Tańczyliśmy w okolicy najlepiej. A kiedyś pola tak wyglądały. To też z rodzicami. Siostra. A to bohater z Ukrainy. Zatrzymam się przy tym człowieku. To kuzynka. To parę słów może opowiem. A to zbiedniała, docna, szlachecka rodzina. Proszę sobie wyobrazić, że z ogromnego majątku zostało im parę hektarów. A tam był człowiek, który pomagał mi zbierać materiał. O, tu będą już się powtarzać chyba zdjęcia. Tam był, z takimi kuframi moja babcia podróżowała. Były trzy kufry. Tutaj rodzina w Stanach. To hełm. A tam poprzednio ten pan, który był, to nauczyciel, profesor matematyki z Columbia University. To dzisiaj dom tak wygląda na górce. A tutaj czek. Tak się pieniądze przesyłało. Tutaj szynkowe ruble, ponieważ ten brat dziadka zbierał ruble papierowe. Przegrał. I to już mamy. Te zdjęcia znajdą Państwo w książce, zresztą tak. Dokładnie opisane. Czy mogę słowo opisane? Jeszcze o... Oczywiście. Tam ten ksiądz, który był, to bohater, o którym okolica prawie nic nie wie. Dotarliśmy do materiałów, jest książka o nim. Ksiądz Jastrzębski, który urodzony był w Tetryjowie chyba pod Kijowem, w polskiej rodzinie, który posługiwał w kościołach kilku przed wojną i uratował kilka rodzin żydowskich, z którymi przeprawił się przez Bóg na tą stronę. Po wojnie był w kilku parafiach pod hełmem proboszczem, a później przyjechał w nasze strony do Polichny. I nikt do końca życia nie wiedział, kim ten człowiek był. Dla mnie to jedna z największych postaci w okolicy. Pięknie pan to skomentował. Myślę, że ci z Państwa, którzy tę książkę przeczytali i którzy będą tę książkę mieli w rękach i będą w tej lekturze się zagłębiać, te zdjęcia będą fantastycznym uzupełnieniem, zresztą bardzo dokładnie opisane. To też jest istotne i ważne. I teraz chciałabym, ponieważ zbierzamy już tak troszeczkę się do tego momentu, kiedy powiem, a teraz Państwo mają głos. Ale jeszcze ja będę chciała mieć głos. I to pytanie, które no pytaniem jest takim wieńczącym tę naszą rozmowę, ponieważ doprowadzamy do tego momentu, że kończy się książka. Kończy się tom pierwszy tej opowieści. Z tego, co pan już nam powiedział w tej rozmowie przed spotkaniem, jest już pisany tom drugi, ale i projektowany tom trzeci. Trzymamy kciuki. Natomiast ten tom kończy się w pewnym bardzo określonym momencie życia bohatera. Jaki to moment? Bardzo istotny i bardzo ważny, bo to jest jakby zamknięcie pewnej części życia i otwarcie się na nową część. Tak. To moment, kiedy ukończyłem szkołę zawodową w Janowie i udało mi się zdać pozytywnie egzamin do technikum mechanicznego w Chełmie po szkole zawodowej. Na Lubelszczyźnie było takie jedno technikum tylko. Prawie 5 osób na jedno miejsce zdawało. Dostałem się i muszę powiedzieć, że znowu, tutaj wspomnę. Moja mama miała fantastyczną umiejętność wróżenia z kart. Czasami baliśmy się tych wróżb. One się nieprawdopodobnie sprawdzały. No i ona mi pewne rzeczy przepowiedziała. Co się zdarzy w Chełmie? One się sprawdziły później. Odwiozła mnie zresztą, jak jechałem do szkoły.
I byłem pod wielkim wrażeniem technikum w Chełmie. To stara szkoła, jeszcze kiedyś szkoła kolejowa carska. Sam budynek to jedno, ale nauczyciele, z którymi zetknęliśmy się tam, to druga rzecz. Wśród nich była piątka ze Lwowa, z Politechniki i z Uniwersytetu. Czuliśmy od razu, tam się będzie działo. Więc byliśmy tak przećwiczeni we wszystkim, a szczególnie w robieniu zadań z matematyki. Bywało czasami 200 zadań na 2 tygodnie. Nauczycielka nie sprawdzała, tylko robiła kartkówkę z tego. Dostawało się w granicach 8-12 zadań na godzinę. Zrobił tylko ten, który je robił. Inaczej nie było szans. I mieliśmy kolegę. To tak trochę wyprzedzę. Siedział z tyłu za mną. Stasio Tkaczuk. Znany ksiądz spod Nałęczowa, który niedawno powiedział mi na zjeździe klasowym coś takiego. Mówi, wiesz co, najgorsze sny do dnia dzisiejszego to to, że ja na wakacjach, bo taki zwyczaj był, ona dwójnie stawiała na koniec, tylko całe wakacje, co tydzień szło się do niej zdawać materiał. To mówi, najgorsze sny, jakie mam, to, że budzę się i myślę, muszę iść do starej zdawać egzamin z matematyki, bo tak ją nazywaliśmy. Ale za to dwóch z nas było na Olimpiadzie Krajowej z matematyki. A zatem początek nowego rozdziału w życiu, początek Chełma. Widzę, że już czwarty fragment jest w przygotowaniu, zaraz go usłyszymy. No ale myślę, że taka konstatacja, którą sobie już jakby w tym naszym w tym naszym pierwszym spotkaniu sobie powiedzieliśmy, że z jednej górki trafił pan na drugą górkę, a właściwie tak, pod opiekę drugiej górki. Pewnie coś w tym jest. Dziękuję za podpowiedź, jak to ująć. Skorzystam z tego. Tak, kiedy się przyjechało do Chełma, znowu się pojawiła górka. Kiedy dojeżdżało się do Chełma, nie było jeszcze tej zabudowy ogromnej w osiedla słoneczne, tutaj w stronę, jak się jedzie od Lublina, tam były puste pola. Staliśmy przy oknie, pociąg dojeżdżał i tam w ostatniej chwili pociąg wykonuje zakręt i wtedy, no niczym w kinie, pojawiła się panorama Chełma, cudowna. Wzgórze, na którego szczycie trzy wieże były, było widać. Później pas zieleni, później dachy, a były to wtedy czerwone dachy. I poniżej kolejny pas zieleni, a dalej pola. W tym wszystkim wkomponowany budynek czerwony, taki carski budynek technikum. No i to jeden z najpiękniejszych widoków, jaki utrwalił mi się w pamięci, choć w wielu miejscach byłem na świecie. Dziękuję za to zdanie i prosimy o fragment już dotyczący Chełma. Kiedy pociąg minął zakurzony cementowym pyłem Rajowiec, a zaraz potem wyglądającą niczym ośrodek letniskowy Zawadówkę, konduktor ogłosił, że następnym przystankiem będzie stacja Chełm Miasto. W jednej chwili w wagonie zrobiło się gwarno. Pasażerowie zdejmowali ze sznurowych półek bagaże, budzili śpiących i zajmowali miejsca w pobliżu drzwi. Tymczasem pociąg zwolnił i ostro skręcił w lewo. Obydwaj chłopcy stali przy otwartym oknie po prawej stronie wagonu. Nagle ujrzeli bajecznie kolorową panoramę miasta, które wyłoniło się z lewej strony. Obraz ten przywodził na myśl sceny z filmu, w którym oczom widzów ukazują się
najpiękniejsze krajobrazy. Oto bowiem chłopcy ujrzeli porośnięte starymi drzewami, zielone wzgórze rysujące się wyraźnie na tle błękitnego nieba. Ze szczytu stożkowego wzniesienia wyrastały trzy białe wieże, jedna większa i dwie mniejsze. Wokół na zboczach rozłożone było miasto, którego liczne domy z czerwonymi dachami stały skupione wśród zieleni drzew. Z kolei u podnóża wzniesienia widać było zabudowę podmiejską oraz wieże jeszcze innych kościołów. Nisko od strony południowej, na tle wszędobylskiej roślinności, widniała natomiast duża czerwona plama, będąca masywnym budynkiem o imperialnym kształcie. Jeszcze niżej rozciągała się po horyzont szachownica pól, które mieniły się wszystkimi odcieniami zieleni. Popiskując hamulcami, pociąg zatrzymał się na stacji Chełmiasto. Wysiadający z niego podróżni kierowali się w stronę parowozu, przed którym znajdował się zamknięty szlabanami przejazd drogowy, a dalej na prawo biegła ulica prowadząca do centrum. Wysadzona klonami i topolami aleja zdawała się zapraszać do spaceru kilkusetmetrowym szerokim chodnikiem ciągnącym się aż do Starego Miasta. Z kolei połyskujące w promieniach południowego słońca zielone liście drzew witały młodych podróżnych, którzy przybyli tu po raz pierwszy leciutkim poszumem i delikatnym łopotem. Najpierw chłopcy zobaczyli po prawej stronie budynek w stylu dworkowym, a potem masywną i ciężką bryłę dwupiętrowego bloku znanego jako młyn Grzegorza Michalenki. Obok niego ciągnął się główny trakt. Prowadził on między ciasno stojącymi domami, a później przy niewielkim placu rozwidlał się na trzy małe uliczki, z których główna wiodła stromo pod górę ku jeszcze bardziej zwartej zabudowie Starego Miasta. Dziękujemy, pan Zygmunt Gardziński. Dziękujemy bardzo. To był ostatni na dzisiaj przygotowany fragment. Właściwie niewiele się zmieniło. Uliczki trzy są, tylko jest rondo zamiast placyku. No i młyn pozostał, który czeka na swoją świetność. Podobno coś tam się będzie działo. Zobaczymy. Są zapowiedzi. Są zapowiedzi. Teraz jest ten moment, kiedy ja zawsze mówię do publiczności, a teraz głos należy do Państwa. Proszę o pytania. To proszę zadać pytania, a jeżeli Państwo jeszcze tych pytań nie mają ukształtowanych, to może w międzyczasie poprosimy kolejnego naszego gościa, pan Marian Adamowicz. Bardzo proszę. Jeśli można, pan Marian Adamowicz to mój kolega z klasy. Dzięki niemu spędziliśmy bardzo wesoło 3 lata. Zawsze rozpraszał wszelkie trudne sytuacje, smutki swoim graniem i śpiewaniem. Tam, gdzie kwitną kasztany, to polskie kwiaty. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki fioł. Przepraszam bardzo. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczyny.
ziemnych rąk. Przynieś z zielonych łąk rozkwitłe pąki, bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki i róże. Śpiewać obcy wiatr zachwyca piękny świat. Przepraszam bardzo, się trochę rozczuliłem. To może co innego. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A nad nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, idą, kołysze się stal, dziewczęta zrekają za płota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota. Jest fajna melodia, do której profesor senator napisał słowa. Tam nad strumieniem, co z gór wysokim toczy swe wody do morza fal, stała wysoka, piękna dziewczyna i smutnym wzrokiem patrzyła w dal. Stała wysoka, piękna dziewczyna i smutnym wzrokiem patrzyła w dal. W swym ręku pierścień złoty trzymała, co brylantowy rozsiewał blask. Od chłopca kiedyś pierścień dostała i miał on dla niej miłości znak. Od chłopca kiedyś pierścień dostała i miał on dla niej miłości znak. Rzuciła pierścień w strumienia fale, co z góry pędzą po skalnym dnie, z uczuciem ulgi, bez żalu wcale, stała na brzegu, jakby we śnie. Z uczuciem ulgi, bez żalu wcale, stała na brzegu, jakby we śnie. Zabierz ten pierścień, rzeko głęboka, ukryj swych falach brylantu blask, a z chłopcem, który już jest daleko, niech ich wspomnienia odpłyną wraz. A z chłopcem, który już jest daleko, niech ich wspomnienia odpłyną wraz. Lata mijają, toczą się wody w tej samej rzece o skalnym dnie. Dziewczę, co było cudnej urody, jest w moim sercu na samym dnie. Dziewczę, co było cudnej urody, jest w moim sercu na samym dnie. Jeszcze jedno. Dziękujemy bardzo. Pan Marian Adamowicz. Pani profesor, czy pani chciała zabrać głos? Szanowni państwo, zawsze, kiedy senator, rektor, profesor miał imieniny, układałam mu wierszyki.
częstochowskie, ale układałam tak, jak mi serce dyktowało. A dzisiaj niestety, jak widać, nie mam aż takiej weny jak Józio, ale dostosowałam wierszyk, który kiedyś częściowo mu ofiarowałam, do dzisiejszej sytuacji. I chciałam też Państwu przedstawić moje odczucie, bardzo krótkie, nie będę mówiła tak długo jak Tadzio, moje odczucie po przeczytaniu powieści pana profesora. Wielu słynnych Józefów dzieje oglądały. Był Józef Święty, był też Stalin zwyrodniały. Chociaż Flawiusz, Piłsudski, Chełmoński, Kraszewski, Poniatowski, Zajączek, Szujski, Glemb, Kostrzewski et consores w historii swoje miejsce mają, to jednak wśród Józefów największy jest Zając. Mężu niepospolity, Zającu senatorze, twych talentów i zasług zalewa nas morze. Gdy w przestworzach szybujesz jak orzeł wyniosły, bo jak ptakom niebieskim skrzydła ci wyrosły, życzę. Niech twoja twórczość na wyżyny wzlata i cieszy czytelników długie, długie lata. Szanowni Państwo, Arystoteles powiedział, że nie ma geniusza bez ziarna szaleństwa. Jakże te słowa doskonale pasują do bohatera tego wieczoru. Profesora, tak, profesora, senatora, rektora, pisarza Józefa Zająca. Zabiera nam, humanistom, już nawet te sprawy, które do humanistów przystoją. Specjalista w zakresie analizy zespolonej. Cokolwiek miałoby to znaczyć. I zastosowań matematyki w technice i ekonomii pisze powieść. I to jaką? Taką, od której nie może się oderwać czytelnik. Przez niego nie spałam 3 noce, żeby zdążyć na czas przeczytać. Proszę Państwa, lekki, gawędziarski styl, humor. Zresztą nawet z tych fragmentów, które przedstawiał Zygmunt, było ten humor widać. Urzekają wręcz czytelnika. Jeżeli, szanowni Państwo, zgodzimy się, że talent to robienie z łatwością tego, co jest trudne dla innych, to przyznacie Państwo, że profesor Józef Zając ma prawdziwy talent. Szanowni Państwo, ostatnie to, co wydawało mi się bardzo trafne, a powiedział te słowa Honoré de Balzac, że talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. Nikt inny jak senator Józef Zając nie potrafi łączyć tych jakże ważnych walorów. Chapeau, Józiu. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy po pani profesor Małgorzacie Karwatowskiej ktoś odważy się zabrać głos. Cisza. Panie profesorze, tak jak to słusznie powiedziała pani profesor, panie profesorze, panie senatorze, może zakończmy tę oficjalną część spotkania. Podziękujmy teraz naszym widzom i internautom, tym, którzy łączą się z nami tutaj. Proszę żałować, my tu jeszcze zostaniemy i my jeszcze będziemy z panem profesorem rozmawiać. A zatem zakończmy, podsumujmy, może jakaś puenta, chociaż nie ukrywam, że pani profesor wytrąciła nawet mnie oręż. Tak, pani profesor. Pan rektor. Bardzo proszę, pan rektor. Odważny pan rektor. No, rektor.
Szanowni Państwo, ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, może pytanie jednak się takie zjawiło. Nasz znajomy rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Piotr Stepnowski, określa takie osoby jako nieścisły ściślak. To byłby fajny dowód matematyczny swoją drogą, także niech kolega pomyśli. Natomiast w matematyce jest taka konstrukcja, która nazywa się fraktalem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, przyroda już dawno to wymyśliła i fraktalem są płatki śniegu. Natomiast fraktalem jest również drzewo, jakbyście Państwo nie wiedzieli. W tytule książki Józefa mamy kasztany. Pień kasztana widzę, tom pierwszy. Tom drugi to jest konar. Tom trzeci się tworzy. Józiu, zdradź nam proszę, jaki masz pomysł na dalszą część fraktala. Pomysł ten sam się narzuca. To są granice czasowe. Tutaj zawarte są myśli, wspomnienia, to co pamiętałem z opowiadań okresu 1965. W tej chwili, no to już jest trzeci rozdział pisany, to będzie do momentu, kiedy znowu się pojawiam w hełmie, czy aby tworzyć uczelnię. To jest też pewne dzieło i z tego powodu, że pan Zygmunt tutaj znakomicie pomaga prowadząc kalendarium, będę chciał to kalendarium zbeletryzować. Bo faktycznie działy się tam też rzeczy niemożliwe. Właściwie wszystko, co zamierzyliśmy, co wszyscy wokół uznawali za niemożliwe, tam się udawało. Nawet jak bardzo nie chcieliśmy, to się udawało. Natomiast nie udawały nam się takie zbytnio takie normalne rzeczy, co wszyscy robią, to nie przykładaliśmy się chyba do tego. I faktycznie zdarzyło się tam bardzo wiele i to będzie do dnia trzeci, tom do dnia dzisiejszego. Czy nasze spotkanie też zostanie odnotowane? No w tym momencie odpowiem, że tak. To dziękujemy. Panie profesorze, ja myślałam, że jeszcze zdążymy porozmawiać właśnie o hełmie w kontekście akademii, ale myślę, że to musimy sobie odłożyć na inną naszą rozmowę, jeżeli oczywiście przyjmie pan jeszcze raz kiedyś nasze zaproszenie tutaj do biblioteki, bo myślę, że opowieść o tym dziele chełmskim jest opowieścią też, która zasługuje na pochylenie się na dłuższą właśnie chwilę, bo faktycznie to, co pan tutaj przed chwileczką powiedział, że udały się rzeczy wielkie, o tym warto porozmawiać, że jest taka chęć w życiu zrobienia rzeczy wielkich. Matematycy to mają, no ostatecznie nieskończoność gdzieś tam jest, więc i te rzeczy wielkie również. Myślę, że o tym opowiemy innym razem, a teraz rzeczywiście zakończmy może tę rozmowę oficjalną na takiej puencie, że zaczęło się wszystko od kasztanów. Hełmie również powitały pana kasztany. Tak, w ogóle budynek dzisiejszego rektoratu, kiedyś Technikum Mechanicznego, wyrósł wśród kasztanów. Stąd uzasadnienie tego tytułu i tej zresztą pięknej formy graficznej książki edytorskiej, która również te kasztany nam przywołuje. Żałujemy, że dzisiaj nie spotkaliśmy się właśnie w momencie, kiedy kwitną kasztany, ale spotkaliśmy się w takim momencie, że możemy sobie życzyć wszystkiego dobrego. To jest ten moment przedświąteczny, kiedy zaczyna się ta cała feria życzeń, a myślę, że to, co dzisiaj nam pan zaprezentował i to, co jako czytelnicy już znamy albo znać będziemy, to takie myślenie, że
Niektóre oczywiście, niektóre życzenia się spełniają i oby tych życzeń świątecznych, przedświątecznych, spełnienia marzeń było jak najwięcej, bo Panu się wiele marzeń spełniło. I Pan jest najlepszym przykładem, że marzenia faktycznie się spełniają. Tak, trzeba tylko śmiało marzyć. Trzeba śmiało marzyć, trzeba mieć taką duszę i człowieka, który patrzy w przyszłość tak trochę wizjonersko. I tak sobie pomyślałam, że każdy z nas powinien pomyśleć o tym, którzy byli przed nimi, bo być może w nich jest ta tkwi ta siła, z którą możemy spełniać nasze marzenia. A zatem my dziękujemy. Pan dyrektor ma dla Pana jeszcze taki prezent świąteczno-pożegnalny, pożegnalny w sensie dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Rękopisy w kolekcji Hieronima Opacińskiego w Narodowym Zasobie Bibliotecznym. Tam też znajdziesz trochę ciekawych rzeczy w dokumentach królewskich o terenach, o których opowiadasz. Nie będę ci kwiatków dawał, natomiast tę książkę przyjmij. A tutaj są... To są dla naszych gości pana Mariana i dla pana Zygmunta. Była tutaj unikalna wystawa z okazji 115-lecia właśnie również Narodowego Zasobu Bibliotecznego. To chcieliśmy dziękuję. 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 Panie Jerzy, dziękuję. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy wszystkim Państwu za obecność. Proszę pozostać tutaj z nami. Książki są. Rozumiem, że i książki, i autografy będzie można tutaj zdobywać. Jeszcze raz pozwolę sobie Pana Profesora tutaj zaprosić, aby naszym internautom i naszym gościom życzyć dobrych, zdrowych i spokojnych świąt. I wszystkiego, co najpiękniejsze w nowym roku, bo to już ostatnia impreza, ostatnie przedsięwzięcie kulturalne, które zaplanowaliśmy na ten rok w naszej bibliotece i chcemy Państwu podziękować za tą obecność w roku 2022 i czekamy na Państwa w roku 2023. Może będzie to również spotkanie z kolejną częścią książki. Pod koniec roku z drugim tomem jest to możliwe. A zatem proszę sobie już wpisywać do kalendarza. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.